Maria Okońska urodziła się w 1920 roku. Jest przedstawicielką pokolenia Kolumbów. To jest pokolenie niezwykłe w latach II wojny światowej. Pokolenie, które z jednej strony było beneficjentem II Rzeczpospolitej. Pierwsze pokolenie beneficjentów, bo przecież poprzednie 5, może 6 pokoleń walczyło o niepodległą Polskę. To zobowiązuje. W 1939 roku okazało się, że to zobowiązanie jest realne. Pokolenie Kolumbów wchodzi w niejako w życiorysy powstańców, w życiorysy tych wszystkich ludzi, dzięki którym oni w latach II Rzeczpospolitej mogli się uczyć, mogli studiować. I to jest niewątpliwie dar dla tego pokolenia, że było tak mocno osadzone w kulturze i w historii Polski, że miało w sobie tę odpowiedzialność za budowanie niepodległej, ponieważ mieli oni świadomość zobowiązania patriotycznego wobec całej wielkiej historii narodu polskiego. Bez wątpienia dla Niemców, którzy wkraczają do Polski 1 września 1939 roku, naród polski to przede wszystkim naród katolicki. Oni pamiętają z okresu zaborów, że walka z polskością to jednocześnie walka z Kościołem katolickim. I stąd bez wątpienia przez cały okres okupacji będą Niemcy traktowali naród polski jako ten, który konspiruje za sprawą silnego autorytetu, który to autorytet nazywa się Kościół katolicki. Każdy Polak, warszawiak, który znajdował się na ulicy, mógł dostać się w ręce niemieckie. Łapanki, bardzo twarde egzekucje, to wszystko stanowiło dla Niemców dowód, że są w stanie opanować naród polski poprzez lęk, poprzez wywołanie masowego strachu. Okazało się to w przypadku Warszawy zupełnie nieudanym eksperymentem. Warszawa była niezwykłym miastem zakonspirowanym, miastem, w którym ludność mieszała się z konspiracją tak silnie, że nie wiadomo było, gdzie jest ta granica. Niewątpliwie także Maria Okońska podczas tych lat okupacji, mieszkanka Warszawy, konspirowała. Konspirowała na innym gruncie, poprzez tworzenie dzieł religijnych, poprzez tworzenie dzieł formacyjnych. Miasto Kobiet czy Ósemka to były zjawiska w ramach Sodalicji Mariańskiej stworzone, które ogarniały konkretnych ludzi i oni wszyscy mieli świadomość, że jest to ku zwycięstwu Maryi, Pana Boga, te wszystkie dzieła, ale jednocześnie na ziemi dzięki temu powróci wolna, niepodległa Polska. Wydaje mi się, że Maria Okońska, jak każdy młody człowiek, miała swoje dramaty, swoje problemy, swoje także wątpliwości. Jedna z tych wątpliwości, która w czasie II wojny światowej musiała się ujawnić, to jest wątpliwość polegająca na tym, czy biorąc pod uwagę swoje własne, rozpoznane powołanie, powołanie mówiące o tym, że należy za sprawą Matki Bożej wchodzić bardzo głęboko w społeczeństwo i ten dar religijnego uniesienia przenosić na pokolenie młodych ludzi, czy jednocześnie ja, Maria Okońska, powinnam prowadzić działalność konspiracyjną. Te wybory są bardzo konkretne. Maria Okońska zostaje sanitariuszką, a więc wchodzi w struktury konspiracji bardzo jednoznacznie, ale jest sanitariuszką. Nie jest osobą, która ćwiczy w podchorążówce i staje się żołnierzem Armii Krajowej, ale jednocześnie jest sanitariuszką Armii Krajowej. Ma kontakty ze Stronnictwem Narodowym. To jest partia polityczna, która konspiruje. Ona ma kontakty, ale jednocześnie nie jest tą bardzo głęboko zaangażowaną w samą działalność zbrojno-polityczną konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego. Wydaje mi się, że miała niezwykły dylemat, jak ten swój patriotyzm unieść w warunkach II wojny światowej, a jednocześnie oddać się Panu Bogu i jednocześnie Matce Boskiej i powiedzieć sobie, jest granica, w której powinnam utrzymać to swoje powołanie w ryzach. I takim momentem jest wybuch Powstania Warszawskiego. Maria Okońska pyta się Stefana Wyszyńskiego, księdza, opiekuna duchowego, ojca, przewodnika, czy mamy iść do powstania, czy mamy walczyć. Dla księdza Stefana Wyszyńskiego to jest potworny dylemat, bo przecież on odpowiada za jej życie. Potem będzie się modlił przez te wszystkie dni powstania o to, żeby te dziewczyny wróciły.
I potem jest wspaniały moment, kiedy one w październiku 1944 roku wracają do lasek. Ale dla niego to było niezwykle ciężkie przeżycie. One idą, one nie walczą z bronią w ręku, ale przede wszystkim idą z modlitwą, idą jako sanitariuszki, idą jako osoby, które mają pomóc tym walczącym. Maria Siłakońska w czasie Powstania Warszawskiego miała też taką ideę, żeby jak najwięcej osób przystępowało do Komunii Świętej. To był trudny oczywiście czas, ale możliwości też jakieś tam były. I między innymi w czasie tych rekolekcji od 15 do 26 sierpnia chodziło o to, żeby jak najwięcej osób się wyspowiadało i przyjęło Pana Jezusa. I potem, kiedy właśnie to bombardowanie było, kiedy ludzie ginęli, to ginęli przygotowani na śmierć, ginęli z Jezusem w sercu. Więc chodziło, ta mobilizacja, te rekolekcje, myślę, też spowodowały, że bardzo dużo osób zwróciło się ku Bogu i nawet jeżeli zginęli, to poszli do nieba. Przygotowali się, to był czas ich przygotowania na spotkanie z Bogiem. I to był taki wielki owoc tych rekolekcji. Po II wojnie światowej Maria Okońska jest jeszcze aktywniejsza niż w czasie II wojny światowej. Rozszerza działalność Miasta Dziewcząt, bardzo mocno, aktywnie organizuje struktury duszpasterskie, struktury, które mają za zadanie formowanie dziewcząt, formowanie ludzi. Już na poziomie nie tylko jednego miasta, ale całej Polski. To powoduje, że Urząd Bezpieczeństwa bardzo szybko zainteresował się Marią Okońską. W 1948 roku zostaje aresztowana. To aresztowanie i uwięzienie Marii Okońskiej przeszło do historii Polski jako zjawisko wyjątkowe, bo Maria Okońska w więzieniu, zarówno na Koszykowej, jak i wszędzie tam, gdzie się znajdzie, będzie apostołowała dalej. To ona będzie zadawała pytania oficerom UB, to ona będzie się dopytywała, jak wygląda jej wiara w Boga, to ona będzie prowadziła z nimi dialog apostolski. Oni zupełnie nie byli na to przygotowani, była to dla nich olbrzymia niespodzianka. Maria Okońska w momencie, kiedy została aresztowana, prawdopodobnie nie była do końca rozpoznaną przez Urząd Bezpieczeństwa. To dopiero jej postawa w ciągu tych kolejnych tygodni w więzieniu powodowała, że oficerowie UB nabrali pewnego rodzaju szacunku do niej, a równocześnie rozpoznanie operacyjne dawało jednoznaczną odpowiedź Departamentowi V, że Maria Okońska jest bardzo mocno związana z biskupem lubelskim, z księdzem Stefanem Wyszyńskim. Ta pogłębiająca się świadomość czy rozpracowanie Marii Okońskiej wpłynęło na decyzję Julii Brystygier, dyrektora 5 Departamentu MBP, żeby odbyć bezpośrednią rozmowę z Marią Okońską. Julia Brystygierowa podobno była najkrwawszym człowiekiem, jak można sobie wyobrazić. Zadawała tortury w czasie przesłuchiwań. Szczególną miała jakąś niechęć podobno do kapłanów. Także słynęła jako krwawy człowiek. Nie miała odwagi ją zapytać, a pani pułkownik podobno ma doktorat z filozofii. Pani Brystygierowa odpowiada, tak, mam doktorat z filozofii. To jak się ma doktorat z filozofii, to znaczy, że się umie myśleć. A jak można umieć myśleć i nie wierzyć w Boga? Tą kobietę zamurowało. To spotkanie będzie dla obu stron na tyle ważne, że znajdzie się też w przypadku Marii Okońskiej w jej wspomnieniach, a zostanie w konsekwencji tego spotkania uwolniona. Niewątpliwie Maria Okońska została uwolniona na osobisty rozkaz Julii Brystygier. Ósemki z Marią Okońską na czele, potem Instytut Prymasowski, także z Marią Okońską na czele, to środowisko wolnych kobiet. Wolnych, niepodległych, mających swoje przekonania, mających bardzo daleko idące plany dotyczące odpowiedzi na pytanie, które nurtuje każdego człowieka, jaki ma sens moje życie, do czego jestem powołana. I Maria Okońska to powołanie odnalazła w bardzo trudnych latach II wojny światowej i była już potem bardzo konsekwentna wobec tego,
głosu, sygnału, który otrzymała od Pana Boga. Ja myślę, że dziś także młode dziewczyny, kobiety potrzebują takiej siły wewnętrznej, a więc także głosu zewnętrznego, płynącego od Boga, żeby udźwignąć ten stan wolności, stan niepodległości. Bo zagrożeń dzisiaj jest cywilizacyjnych bardzo wiele. One nie są związane z takimi niebezpieczeństwami, z jakimi się spotykała Maria Okońska, groźbą śmierci, aresztowania, ale to są zagrożenia cywilizacyjne, które rujnują polską duszę, duszę także kobiety. Jeżeli kobiety polskie szukają dziś odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens mojego życia, jak mam odnaleźć się w tym świecie jako osoba wolna, suwerenna, podejmująca właściwe decyzje, to Maria Okońska jest pięknym przewodnikiem.